Witam, przedstawiam rower fitness Scott Matrix 20 w rozmiarze L z 2022 roku. Rowery cross i fitness to moim zdaniem najlepsze rodzaje rowerów, jeśli lubisz szybszą jazdę, a nie przepadasz za barankiem i trudnym terenem. Matrix katalogowo kosztował 6300 zł i w tej cenie oferował szosowy napęd Shimano Tiagra 2x10, pełni karbonowy widelec z rurą stożkową tapered, hydrauliczne hamulce tarczowe, średniej jakości koła, wykonane chyba, no nie wiem, z plasteliny. Najgorszą sztycę, z jaką miałem w życiu do czynienia, z równoległymi śrubami i durnymi podkładkami. No i najważniejsze, sztywne osie, dzięki którym wybór kół będzie praktycznie nieograniczony, a sama wymiana banalnie prosta i niekoniecznie kosztowna. Na OLX często jest całkiem niezły wybór kół DT w tym standardzie, poniżej 1000 zł. Ja jednak poradziłem właścicielowi, żeby nie cebulił, dołożył trochę i kupił aluminiowe koła z wyższej półki, które posłużą latami. A jak Scott mu się znudzi, będzie mógł je przełożyć do następnej ramy, gdyż z tego co widzę, standard 142 i 100x12 zagości już chyba na dłużej. Wybór padł na koła DT składane w Lemon Bike'u, na piastach 350, obręczach RR521 i szprychach Sapim Delight. Więcej o nich dowiesz się klikając w link w prawym górnym rogu i opisie. Dziwnie wyprofilowane i koszmarnie niewygodne chwyty zastąpiłem ergonami GP2. Rower jeździ cały rok, więc żeby mieć trochę więcej pewności w zimowych warunkach, seryjne szwalbe ustąpiły miejsca oponom Pirelli Cinturato Gravel M. Matrix to naprawdę fajny rower i dobra baza do przeróbek. W miarę tani i solidny napęd Tiagry łatwo przerobić na 1x10 i zrzucić około 0,5 kg. A dzięki sztywnym osiom mamy duży wybór lepszych kół. Po wymianie paru słabszych części ciężko byłoby się do czegoś przyczepić, nie licząc tego, jak próbę czasu zniesie support Pressfit i to wewnętrzne prowadzenie pancerzy, ale w tym momencie rower ma już nalatane 4000 km i to w trudnych warunkach, a nic specjalnego się z nim nie dzieje. Moim zdaniem Scotty są dobrze wykonane, a ich koszt nie poszybował jeszcze w górę tak bardzo jak konkurencji. Tutaj stosunek jakości do ceny jest jeszcze na w miarę rozsądnym poziomie, dlatego Matrixa szczerze polecam. A jeśli nie przepadasz za Scottem, to oczywiście jest jeszcze Spec, Trek, Giant, Merida, no i moim zdaniem najlepsza opcja, czyli Cube. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Ci się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!